Serwus, z tej strony Dileri, teraz właśnie jestem w mechu, w środku mecha, możesz mi uwierzyć na słowo, tam jestem w środku. Ale dobra, jeżeli chcesz więcej filmów z epickich takich rzeczy, które możesz zrobić w Minecrafcie 1.10, to byłoby kozacko, gdybyś zostawił łapkę w górę w tym momencie, tak około 7000 będzie dla mnie znakiem. Wow, co się dzieje? 7000 będzie znakiem, że naprawdę chcecie więcej koment właśnie takich epickich rzeczy. Dobra, więc nie ma co przedłużać, zostaw łapkę, jak mówiłem, byłoby super. Popatrz tylko, jaką epicką rakietę mogę strzelić stąd, właśnie z środka. Tylko czekaj, kliknę sobie pyk, pyk, wezmę rakietę do rączki, skoczę sobie do góry i strzelę. Yeah, epicka rozwałka, naprawdę superancka sprawa. Więc dobra, lecimy z filmem, nie ma co przedłużać. Juu! Jak stworzyć takiego epickiego mecha? Już wam to pokazuję. Na pewno będziesz potrzebować do tego command bloka. Command bloka możesz dostać używając komendy tej, którą właśnie widzisz na ekranie. Znaczy oczywiście zamiast nicku dealera, jak musisz pisać swój nick, no ale to chyba oczywiste. Okej, więc mamy command bloka, teraz trzeba go postawić gdzieś na naszym świecie. Najlepiej albo gdzieś wysoko, albo gdzieś nisko. Ale ja to zrobię tutaj, żeby było szybko. Ale jednak pamiętajcie, że rozdłubczycie wam troszeczkę świat, ponieważ zobaczcie, jak to wygląda. A, oczywiście komendy macie w opisie, to musicie to wpisać. Zmieńcie tutaj na always active, done i zobaczcie, co dzieje. No, zniszczy się kawałek świata. No więc dlatego właśnie radziłem zrobić to albo pod ziemią, albo wysoko gdzieś. No dobra, ale to nie jest mój jakiś duży świat, czy jakiś tam z internetu. Macie oczywiście link do poprania również w opisie. No ale dobra. Co teraz? To teraz mamy machinę, ale nie mamy mecha. Żeby dostać mecha, będziemy potrzebować kilka rzeczy, które możemy zdobyć na survivalu już. Ale ja teraz właśnie zmienię survival, żeby było wszystko widać, że to można, działa wszystko na survivalu, wszystko jest legitnie na przetrwaniu trybie. Okej, więc potrzebujemy 5 bloków irona, 3 bloki redstone'a i 1 nether star. Rzucamy je w jedno miejsce, musi być jedno miejsce, żeby zadziałało i mamy naszego mecha. Wygląda naprawdę przeepicko i do niego będziemy mieli zaraz dodatkowe inne części, które zrobimy z tych oto itemków. Jednak najpierw przedstawię wam może samego mecha. Sorry w ogóle, że tak się plączę i zwieszam i tak dalej, ale najlepiej się czuję troszeczkę, znaczy z językiem coś mam. Uparzyłem się w język i strasznie mi się niewygodnie gada szybko. No dobra, więc przejdźmy sobie do mecha. Jesteśmy w mechu, możemy przejść na F5, będzie fajniej. Szkoda niestety, że ten mech, wiecie, no nie ma jakiejś animacji, po prostu... O, fuck, co się dzieje? A, zaraz wam powiem, co się działo. Jak widzicie, po prostu lata, jakby lewituje. I też lewituje nad wodą, ale o tym wszystko za chwilę. Okej, przejdźmy może najpierw do tego, co możemy robić takim mechem. Na pewno tym mechem, jak możecie zobaczyć, przed chwilą możemy skakać wysoko. Jak spojrzymy się do góry, to skaczemy. Jest naprawdę wygodne, zwłaszcza jeżeli chcemy, wiecie, podróżować, czy wspiąć na jakąś górę, wejść na jakieś wysokie miejsce, na domek, czy coś takiego, więc to na pewno się przyda. Kolejną funkcją jest to, że mamy auto jumpa wbudowanego, nie możemy go wyłączyć. Zobaczcie, to są bloki, przez które nie trzeba skakać, po prostu nasz mech przez to przejdzie. No w sumie przydatne i logiczne w miarę, skoro jesteśmy w wielkim mechu, chyba dla niego taki klocek nie jest przeszkodą. No, a kolejną fajną ciekawostką, którą możemy właśnie wykorzystać dzięki naszemu mechowi, naszemu robotowi, możemy niszczyć stone bricki, zmieniając je w popękane bricki. Yeah! Spójrz na to, to jest przepiskie. Naprawdę bardzo fajnie, że taki autor coś dodał. To była bardziej ciekawostka niż jakaś funkcja, no ale jednak fajnie. Okej, słuchajcie, znaleźliśmy wodę, tam jest chyba woda. To pokażę wam kolejną funkcję, którą w sumie już wam zdradziłem, ale no niech mi tam, no spójrzcie sobie sami. Możemy chodzić po wodzie, lewitować. Tak, nasz mech jest, nie wiem czy jest wodoodporny, ale na pewno wodonaodporny, w sensie chodzi na wodzie. Klikniemy shift, to możemy lewitować, zaraz wam też pokażę to, to jest najlepsza funkcja. Więc lecimy i klikając shift lewitujemy. Leci ogień z odbytu naszego, o fuck, chyba to jest odbyt. Jeżeli nie jest odbyt, to przepraszam, ale tak to wygląda, więc wybaczcie mi. Ale okej, lecimy, więc kozacko naprawdę, że takie coś działa. Możemy latać naszym mechem, możemy skakać mechem, możemy podróżować i niszczyć bryki, to najważniejsze chyba, hehehe, to wcale nie. Okej, więc jak wyjść z tego mecha, wystarczy, że klikniemy E i zdejmiemy sobie czapkę. Okej, i tyle, mamy mecha w ekwipunku, możemy go wyrzucić i będzie on z powrotem na świecie. Okej, więc pokażę wam teraz, jakie rzeczy możemy stworzyć w naszym mechu, znaczy wykorzystać w naszym mechu. Na pewno możemy stworzyć taką oto wyrzutnię. To jest wyrzutnia? Tak, to jest wyrzutnia rakiet, o której zaraz wam powiem. Te itemy możemy wykorzystać tylko i wyłącznie będąc w mechu. Nie możemy jej wykorzystać będąc poza nim, więc na razie są bezużyteczne. Okej, dalej.
potrzebujemy następnego itemu, jeden pickaxe, jeden redstone block i dostajemy takie oto wiertło mechaniczne oraz łopatę i redstone block, żeby dodać mechaniczną łopatę. Okej, kozacko, naprawdę fajnie wyglądają te teksturki, naprawdę bardzo fajnie są one zrobione, to takie wierci kozacko, no i rakieta, wiadomo, taki przycisk. Okej, więc weźmy do środka, żeby je przetestować wszystkie, dobra? A więc jesteśmy w środku naszego mecha już z powrotem. O, fajnie, że coś się zbugowało, widzę, to się buguje, tego nie zauważyłem wcześniej, no cóż, szkoda. Okej, my teraz sobie przejdziemy kawałeczek mały, ponieważ tam na tej mapce, o, fuck, super, że pada, oczywiście, musi się rozparać, wiadomo, weather clear. Albo w sumie nie, zrobimy to, co chciałem wam zrobić, zrobimy już tam, gdzie byliśmy, nie będziemy łazić, podróżować bez sensu, bo w sumie to jest ogromna mapa, naprawdę przeepicka. Serio. Więc przetestujemy może na początek, może rakietę, a potem przetestujemy te dwa itemy. Więc rakietę, o, super. Tak działa rakieta, tylko ona może działać inaczej też, tylko głupio kliknąłem, niżeby coś. O, shit, super, no dobra, to cięcie. Jak widzicie, po naszym mechu nie pozostało zbyt wiele. Epicka, dosyć dziura, w sensie, ona nie jest taka duża, ale tylko dlatego i wyłącznie, że byliśmy na podłożu kamiennym. Gdybyśmy byli na podłożu z ziemi zbudowane na przykład, to by naprawdę był epicki wybuch. Co wam potem zaprezentuję w sumie na koniec filmiku, ale dobra. Najpierw musimy odzyskać naszego mecha, więc do tego będziemy potrzebować ponownie. Cześć, coś tego się pozbędę, tego nie potrzebujemy, okej, potrzebujemy na pewno. Znowu, Nether Star, potrzebujemy Iron Bloki, ich było 5 bodajże, i Redstone Bloki 3, mam nadzieję, że nie pomyliłem Redstone Bloków z Iron Blokami, coś ilościowo. Okej, pyk, i mamy mecha, dokładnie, nie pomyliłem, jej, wiadomo, że nie pomyliłem. Okej, rzucamy go i wsiadamy z powrotem. Więc na pewno możemy naszą rakietą, jak mamy rakietę, możemy nią strzelać. Tylko nie możemy być, jakby to powiedzieć, nie za bardzo powinniśmy być w ziemi, ponieważ strzelamy właśnie na ziemię. Spójrzcie, pyk, jak niszczymy wszystko epicko. Naprawdę fajne można niszczyć. Troszeczkę to jest lagujące, aczkolwiek na pewno działa fajnie. Spójrzcie, epicko, ale wyobraźcie sobie takiego mecha mieć na multiplayerze i niszczyć innym graczom domki. Przeepicka sprawa. A, i oczywiście, słuchaj, zapomniałem wspomnieć bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej na filmiku. Jeżeli macie tego, jeżeli chcecie, żeby to działało wszystko prawidłowo, potrzebujecie resource packa, którego macie tutaj. Tu klikacie i otwiera wam się strona z resource packiem, kliknijcie yes. Okej, więc to taki bardzo ważny, dosyć szczegół. Tak, chodzi o to, żeby właśnie mech wyglądał jak mech, a nie jak coś innego i tak dalej, i tak dalej. Ale okej, przejdźmy może teraz do kolejnych funkcji, czyli do mechanicznej łopaty, która naprawdę działa w świetny sposób. Po prostu jak zniszczymy, jesteśmy na survivalu i zniszczymy jakąś ziemię, to zniszczy nam się wszystko w promieniu jednej jeszcze kratki. Wszystkie dookoła bloki dirtu się zniszczą. Przeepicka opcja. Naprawdę przydatne dosyć, zwłaszcza, że niszczy tylko dirta, nie niszczy innych bloków i to się samo ma z mechanicznym wiertarłem. Co ja tak chciałem powiedzieć w ogóle? Co idiota ze mnie? Dobra, mechaniczne wiertło. Jeżeli użyjemy wiertła, to niszczymy wszystkie bloki stone'a w okolicy. Nie tyczy się to oczywiście bloków innych, na przykład złóż, co jest przeepickie. Zobaczcie sami. Tutaj miałem gdzieś złoże tego węgla. Zniszczymy dookoła kamień i jak widzicie, złoże węgla zostaje nietknięte, więc to jest naprawdę bardzo wydajny sposób na zbieranie surowców w Minecrafcie. Naprawdę, bardzo, bardzo niezła opcja. Zobaczcie, w kilka sekund zbudowałem wielką dziurę, z której się dosyć łatwo możemy wydostać, chyba dosyć łatwo. No może nie aż tak łatwo, ale jednak w miarę easy. Po prostu musimy patrzeć w górę, a będziemy skakać, tak jak już to mówiłem. I też bardzo fajny dźwięk podczas spadania, taki wiecie, kowadła, kozacko. Naprawdę, komenda według mnie jest przeepicka, bardzo mi się ona spodobała i z pewnością polecam ją, o Jezus, co się dzieje, wszystkim osobom, które lubią komendy w Minecrafcie. W sensie jakieś, wiecie, które dodają ciekawe rzeczy. Choć może troszeczkę kawałeczek, przejdziemy się, żeby pójść na teren z dirtu, rozwalimy się na koniec filmiku jeszcze, to co obiecałem, czyli klikniemy rakietę i wybuchniemy sami. Może przejdziemy się tam kawałeczek mały. Okidoki. Słuchajcie, więc jeszcze ludziska. Zanim skończę ten filmik, chcę wam powiedzieć jeszcze kilka rzeczy. O 19:00 w środę będzie livestream na moim kanale z otwarcia serwera, który na początku będzie serwerem EasyHC. Zapraszam was bardzo serdecznie wszystkich na livestream. Zapraszam was bardzo serdecznie na serwer już właśnie w środę o 19:00. Mam nadzieję, że będzie was tam naprawdę, naprawdę wiele. Byłoby kozacko.
Live odbędzie się z Tristusem, czyli moim kumplem. Może go znacie już z filmików na kanale, które ci pojawiały. Co jeszcze, ludziska? Aha, pamiętajcie też o fanpage'u, zostawcie tam lajka koniecznie. Macie też fanpage serwera, tam będą właśnie newsy z serwera bardziej. No, więc w sumie nie ma co przedłużać. Ja byłem Dealer, mam nadzieję, że ten film ci spodobał. Zostawiłeś już lajka, mam nadzieję. Adios, compañeros, yo, wow! A, i w sumie teraz wam pokażę jeszcze dziurę. Tak, tylko dziurę pokażę. Tak wygląda nasza dziura po autodestrukcji naszego mecha. Naprawdę bardzo fajne, imponujące, duże rozmiar. Yeah. Okej, okay, dobra, więc nie przedłużam już naprawdę. Wielkie dzięki jeszcze raz i do usłyszenia jutro. Cześć! O, gdzie, czemu klikam? O, no, cześć, no, tak działa. Tak znikam. Wow, dziwne. A tak jestem, więc cześć.